I ba! Raz żygna. A zajebisty trening. Cześć wszystkim ponownie na moim kanale. Dzisiaj ze mną Patryk Dobaczyński przed swoją kolejną walką na... The Warriors, nowa federacja Ruda Śląska. No tak, w każdym razie Patryk jeszcze bije się semi-pro, ale jakby nie o to teraz tutaj chodzi. Na samym treningu chcielibyśmy wam pokazać po prostu, jak mniej więcej wygląda ta już faza pikowania. No można powiedzieć, te elementy tylko podkręcenia czysto kondycji, czyli czegoś, co w dużym stopniu ma imitować to, co będzie działo w klatce, a nawet jeśli działo wysiłek metaboliczny, ją przekraczać w taki sposób, żeby ciało było po prostu przystosowane i przygotowane na stres, który wiąże się po prostu samą walką. Sam protokół będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy robić 3 rundy 3-minutowe, ponieważ Patryk bije się jeszcze w semi-pro, więc nie mamy pełnych 5 minut, tylko mamy rundy 3-minutowe, a chcemy trzymać dokładnie ten sam zakres pracy i zakres przerwy, jak w normalnej walce. Więc będziemy pracować 3 minuty na bardzo dużej intensywności, będziemy robić bardzo dużo zmian, jeśli idzie o same elementy w treningu, które będzie Patryk wykonywał. Dodatkowo Patryk sam nie wie tak naprawdę, jak długo w danej stacji będzie przebywał. Tą stację każdą próbuje robić 100%, tyle jest w stanie. Dobra, bez pewnego przedłużania, tak zaraz wszystkiego zobaczycie, więc lecimy z treningiem. Let's go! Game over to będzie dla przeciwnika Patryka za 2 tygodnie. Czyli zaczynamy sobie od 3 tak jumpów, czy mamy tu? Hop! Hop, hop, dostajesz piłę, bam, rzut do ziemi. Raz, dwa, trzy. Dobra, nie ma co przedłużać, lecimy, zaczynamy od airbike'a. Sprzętu kochany przez wszystkich, co? Uwaga, 3, 2, 1, go! Pamiętaj, każda jedna runda 100%. Dawaj, 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 dawaj. Góra, walka z cieniem. Dobra, idziesz na landmine'a i ciosy zadajemy. Ja ci powiem, kiedy zmiana ręki. Let's go! Zmiana ręki. Walka z cieniem. Łapiesz czarną piłkę, zacisk izometryczny tu. Trzymasz mocno, tak jak masz uchwyt zapaśniczy, nie dajesz sobie wyrwać piłk. Zmieniaj pozycję, zmieniaj pozycję, szukaj, tylko trzymaj cały czas, wiesz, napięcie ręki. Tak jest. Tak jest. Dobrze. Dobra, teraz od razu z tej pozycji wyskoki. Hop, cofasz mocno biodro, wybicie. Tak jest. Trzymaj cały czas, mocno ścisk, mocno ścisk, mocno ścisk. Cały czas. Tą piłką slamy z rotacją, raz na jedną, raz na drugą stronę. Ra! 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 Dawaj, 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 mocno! Patryk, czarna taśma, skręty, tłowia z uderzenie. Łapaj za zieloną taśmę, naciągaj jak nogę na siebie. Na jedną, na drugą stronę. Sprawle! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Trzymaj tempo, trzymaj tempo, trzymaj tempo, trzymaj tempo. Teraz tu, stajesz nad tym, wejście, zejście, jak najszybciej na nogach pracujesz. Szybciej, 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 mocno na nogach, mocno na nogach, mocno na nogach, przyspieszaj, przyspieszaj, przyspieszaj. Walka z cieniem. Sprawle. Walka z cieniem. Skok, zeskok, obu nóż. Szybko, szybko, tempo, tempo, tempo. Tu nie ma odpoczywania, 100%, 100%. Jak najszybciej jesteś w stanie, walka z cieniem. 100% przyspieszenie w stójce. Dawaj, 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 dawaj. 100%, 100%, 5, 4, 3, 2, 1. Luz, minuta. Chodzi o to, chodzi, żeby jakby jak najbardziej zmusić zawodnika do tego, żeby w danym ruchu możliwie jak najdłużej pracował na tak zwane 100% jego obecne. To też kwestia tego, żeby on też czuł, na ile może sobie pozwolić, ale mimo wszystko metabolicznie stara się cały czas osiągnąć ten pik. Staramy się tutaj w dużym stopniu działać tak, że wysiłek, który tutaj widzicie, powinien być wyższy i bardziej stresujący dla ciała niż sama walka. Oczywiście tam dochodzą elementy stresowe i tak dalej, na to nie do końca jesteśmy w stanie się przygotować, bo na wysiłku metabolicznego jak najbardziej jesteśmy. Dawaj, 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 na tempie, na tempie, na tempie, na tempie, na tempie. Ciosy. Ciosy na landmine'ie.
Druga ręka. Schodzisz do dołu, trzymasz pozycję pompki. Trzymaj, niżej, niżej na rękach. Trzymaj. Trzymasz. Góra, łapiesz za pomarańczową piłkę, jesteś nachylony, skręt, łowia, rzucę, żebyś ground and pound robił. Patryk, do ściany, piłka. Krótkie ciosy z biodra, ale dynamika. Jak najszybciej, jak najwięcej, jak najmocniej. Krótkie z biodra. Mocno. Odejdź trzy kroki proste, to samo, z całej pary. Duża volume, duży volume, jak najwięcej ciosów. Sprawle. Łapaj piłkę, trzymaj. Zacisz z całej siły, przysiad wyskok, let's go. Niżej na nogach, let's go. Tempo. Zatrzymaj pozycję przysiadu, trzymasz. Nie zginaj pleców, wyprostuj się mocniej, ściągnij mocno na ten. Tak jest, trzymaj. Wyskoki. Jedna noga z przodu, druga z tyłu, wyskoki. Cały czas trzymasz, cały czas zaciskasz piłkę, z całej siły, zacisk izometryczny, zamień nogi. Zatrzymaj w dole. Tu, hop, trzymasz, nie, tu, jedna noga z przodu, druga z tyłu, trzymasz. Trzymaj. Wyskok, let's go. Slamy, oburącz, hop. Z góry na dół, wychodź na palce. Airbike. 100% Patryk, 100%, let's go! Mocniej! 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Uwaga, 3, 2, 1, let's go, ostatnia runda. Raz, jedna, raz, druga, let's go, ostatnia runda. Raz. Zielona taśma, zaciągasz na siebie. Raz. Patryk, fioletowa taśma, łapie się, zadajesz ciosy z taśmą. Nie otrzymam. Tak. Jedna, tylko ręka z taśmą pracuje. Nie, tylko ręka z taśmą. Jeden cios prosty zadajesz, prosty, cały czas prosty. Druga ręka. Nie kombinuj. Raz. Pompka z klaśnięciem, let's go. Trzymaj pozycję pompki. Pompka z klaśnięciem. Trzymaj pozycję. Góra. Wejście, zejście z tego. Czy znowu tu. Hop. Jak najszybciej pracujesz na nogach. Let's go. Jedna noga z przodu, druga z tyłu, wyskoki. Ręce wysoko, cały czas pracuj, nie powiedziałem przestań, let's go, 100%, pamiętaj. Nie wiesz jak długo trzymasz jedną pozycję, let's go. Nie mówiłem zamiana nóg, let's go. Nie zrobię zamiany. Zamień nogi. Dawaj. Walka z cieniem. Tak jest, trzymaj, tempo. Airbike. Teraz żygnę. Let's go, ostatnia runda, let's go. Mocno, Patryk, mocno. Góra, pompka z klaśnięciem. Airbike. Przysiad z wyskokiem. Cały czas trzymasz. Tempo. Nie zatrzymuj. Duży volume. Dawaj. Airbike. Let's go. Końcowa. Dawaj, Patryk. Mocno. Let's go. Końcowa. 20 sekund. Let's go. Dawaj, już końcowa. Wstawaj, walka z cieniem. 100%, dawaj się, bo ostatnie 10 sekund, walka z cieniem, let's go. 10 sekund zostało, przyspieszaj, 10 sekund do końca. 5, 4, 3, 2, 1.
A zajebisty trening. No dobra, czyli jak widzieliście na czapce, game over, jesteśmy po treningu, ale po tych trzech rundach to Patryk sobie padł, ale miał do tego prawo, tak jak już mówiłem na wstępie, ten trening do tego jest służy, żeby właśnie osiągnąć ten peak, czyli wejść już tak naprawdę, pociągnąć po ten limit kondycyjny, czy jak sami widzieliście, dał z siebie chłopak 100%, a nawet 110%, no tak jak zawsze. Więc was zapraszam do śledzenia tego gościa, bo z niego naprawdę będą ludzie. To jeszcze na razie jest semi-pro, ale chyba do końca roku planujesz już swój debiut zawodowy. Więc to tak jak mówię, Patryk Dubaczyński, jeszcze o nim nie wiem, usłyszycie. A ja was zapraszam do oglądania, do komentowania, do lajkowania i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie, let's go!